Jak wygląda powierzchnia morza? Tam jest mnóstwo kolorów, od bieli, piany morskiej, poprzez błękity, zielenie, jakieś refleksy różowego zachodzącego słońca, gdzieś przenika czerń toni głębiny morskiej. Można o tym opowiadać wprost, bezpośrednio, za pomocą obserwacji, impresji, ale można też, tak jak tutaj na tym obrazie, dokonać syntezy i dla całych płaszczyzn, dla pewnych elementów powierzchni morza znaleźć kolor reprezentatywny, tak aby tę dynamikę tonalną w danym zakresie ująć za pomocą jednej barwy i opowiedzieć o tym morzu w taki sposób za pomocą pewnej syntezy. Mój swobodny strumień świadomości w trakcie tworzenia tej pracy podążał w kierunku życia i tych kolejnych etapów, tak jak kolejnych klas w szkołach, czy kolejnych szkół w naszym życiu, gdzie na początku mamy malowany błękitem śródziemnomorskim przyjazny, relaksujący, taki płytki element, gdzie na przykład pakujemy piórnik do naszego pierwszego plecaka, nawet nie do pierwszej klasy, ale do zerowej, do zerówki. Idziemy tam pełni energii. Tymczasem tutaj już z dala widać tę szarość pejna z dużymi ilościami czerni, pracy nakładczej na rzecz podmiotów trzecich, owocowych czwartków, w ramach których bierzemy udział w small talkach i słuchamy o tym, co kto zjadł w różnych miejscach na świecie. I tak jak w życiu, właśnie tutaj, idąc tymi kolejnymi etapami w głąb morza, nie wiemy, kiedy z tego pudełka życia zamiast kolejnego klocka do zabawy wyciągamy tramal. Inną myślą, warstwą znaczeniową tej pracy jest skojarzenie z techniką przesłuchań. To jest technika ślimakowa, która właśnie tak płynnie, jak skorupa ślimaka, od takich ogólnych pytań przechodzi do punktu, kiedy można przesłuchiwanego chwycić za gardło. Tej techniki uczyli mnie w Szkole Skarbowości, ponieważ miałem okazję być elementem systemu poboru podatków u nas w kraju. Pracowałem w Izbie Skarbowej, co było dosyć rozsądnym ruchem z punktu widzenia władzy, aby element ekonomicznie bardzo wątpliwy, taki jak artysta, miał okazję rozliczać przedsiębiorców. No, umówmy się, przecież to z bakterii tworzy się penicylinę, aby uzdrowić organizm. I tak samo tutaj ja na przykład, który jako artysta gdzieś tam w ramach mojej wędrówki życiowej zacząłem przejawiać już pewne tendencje rewizjonistyczne, miałem okazję przejść od słów do czynów i wprawić je w życie. I technika ślimakowa, technika przesłuchań przedsiębiorcy polega właśnie na takim płynnym przechodzeniu od takich dosyć niewinnych pytań, jak biznesowo wspomina pan rok 2013, do pytań już bardzo konkretnych, takich do tej głębiny, gdzie można kogoś utopić.